Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Losowe gry. I dzisiaj gra Duels Defense 2, czyli gra strategiczna, w której chodzi o to, co tu widać. W obudce mamy mapkę, na której tędy idą stworzenia różne, a my mamy je zniszczyć. Zniszczyć wszystkie i tu mamy sobie po prostu wieże takie, które możemy tworzyć, żeby zniszczyć, określona ich ilość, wielkość, jakość obrażenia, cena i tak dalej. A tu nie zobaczyłem, że też jest coś innego. I tu level time. Time, start i tak dalej. Menu, więc wybieramy klasę mag. I to podstawowo. O, które jest najwięcej plątaninki. I właśnie mamy. Wszystko się nagrywa. Sorry za to, że tak patrzę, ale muszę zobaczyć, czy wszystko się nagrywa. Musiałem was witać przez to, a więc przez przechwytywanie monitora, ponieważ Explorer nie chciał mi przechwycić aplikacji. I najpierw Golda mamy. 30 tu jest cena, czyli cena, siła, czyli obrażenia, range, czyli szybkość ataku. I mamy nazwę Archer Tower. I takich dużo. A co znaczy fast? Nie możemy coś? No to po prostu stworzymy tu. Tu jedną. Tu drugą. Trzecią. Czwartą. I tu fajnie, bo możemy o tak sobie stworzyć. Blisko siebie, tutaj, wszędzie normalnie jest tak. Taka samowolka ciekawa. I tyle możemy stworzyć. I wtedy klikamy start. I tu potwory. Są sobie i my je mamy zniszczyć. I po prostu atak idzie. Możemy tworzyć więcej tych wież. O tak na przykład. I tu next wave automatycznie możemy kliknąć, że chcemy. Jeszcze jedno stworzymy gdzieś tu. Może być gdzieś tu. I teraz czekamy na next wave kolejny. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I teraz takie myszki, myszki z dzisiaj. I tak gwizdzą jeszcze. Tu trzeba ładną obstawę, jednak też będzie trzeba tam z tyłu. Będą takie smoki, które będziemy musieli atakować z tyłu. O, właśnie teraz są, czyli to jest utrudnienie dla nas. Jest tu. Nie uda się zniszczyć niestety. Chyba? Udało się, no to ciekawie bardzo. Teraz musimy właśnie trochę tam dalej. Next wave od razu. O, tu coś nam przeskakuje. I tu atakujemy sobie mocno. Przeciwników razy 7. Teraz coraz dalej tam musimy wstawiać, jest ok, next wave, więc bez żadnych większych problemów. I czekamy, tutaj mamy durielki, tak zwane, ja je nazywam durielkami. I będziemy je oczywiście atakować. Atakujemy je optymalnie. One po prostu obrażenia tracą życie. Teraz sprawdzę, czy dźwięk się dobrze nagrywa, jest tak, ok. Czasu nie będę sprawdzał, bo to krótka gra. Szybko się ją przechodzi. Teraz można zwiększyć tu, bo coś słabo. Słabe ogniwo i teraz automatycznie takie są. I tutaj nam trzeba więcej. 4, 5. Tutaj będzie trzeba wspomóc. Tu będzie trzeba wspomóc. Tu będzie trzeba wspomóc i tu będzie trzeba wspomóc i next wave. Teraz mamy takie żuczki właśnie, ja też je lubię. I tu wszystko idzie. Wszyscy mogą atakować. Wszyscy atakują bez najmniejszego problemu. Także okno widać, tak? Okno widać. Tu musiałem OBS na chwilę włączyć, ale okej. I tu o tak zrobimy, żeby po prostu padli łatwo. Musimy trochę dalej też, na wszelki wypadek. I tył będzie też trzeba wzmocnić. Właśnie boss, tył musimy wzmocnić.
Tu by range się przydał, bo teraz coraz mniej obrażeń będziemy zadawali. Jeszcze i dopiero 1/3 HP z dzisiaj. Myszka z dzisiaj. Połowa, ale już teraz będzie coraz trudniej. Z tym HP, bo coraz mniej wy widzicie, pułapek ją atakuje. A zaraz tu góra przejdzie i będzie ciężko po prostu. Przy ostatnim nagrywaniu mi się to nie udało. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Czy damy radę. No jeszcze trochę niby HP ma. Uwaga, ustawiamy jak najbardziej możemy. I tu będzie też trzeba. Nie, chyba nie złapiemy z dzisiaj, a może? Bo tu się zajęli smokami. Jakby się nie zajęli smokami, byśmy ją na pewno złapali. Ale niestety się nie udało, byśmy dużo kasy dostali. Jednak komplikacje się zdarzają. Teraz gremliny. Za 6. Tył trzeba wzmocnić. Padają masywnie. Tu trzeba też wzmocnić, bo coś słabo. Środek możliwe. Bo tutaj przypuszczamy ten środek całkiem. Pięknie, środek wstawiony. I będzie bardzo dobrze. Oni padają, durielki też. Razy dwa dostaniemy za nich. I tu jest potrzebny też. Gdzie był jeszcze potrzebny, niech pomyślę. W jakimś dobrym miejscu. Tutaj i później coraz dalej, jak możemy. Tutaj możemy. Żeby taki kolejny boss nie czuł się za łatwo. I teraz mamy smoczki. Dużo HP mają. Ale jakie tu dźwięki ostre są. Nie wiem, czy przez nie w ogóle będzie coś słychać. Ale możliwe, że tak. Wszędzie zostawiamy. Okej. Powinni paść w końcu. Tu nam jednego brakuje. Teraz dobijemy. Tu nam też brakuje. Tutaj. I tutaj. Oraz tutaj. Wszędzie teraz, gdzie możemy. Tutaj no, naprawdę ich można dużo tych wszystkich pułapek wytworzyć. Padają. Wszyscy. HP im spada. 7 ich za nie za 3 dostajemy. I widzicie, wszystko mamy w tych pułapkach. Później będą lepszej jakości po prostu. Nie wiem, czy można sprzedawać. Można sell za 3, kupienie za 5. Czyli więcej niż połowa. Nie chcę. I tu stworzymy tego, tu tworzymy tego jeszcze. I po prostu wszyscy padają. Jednak teraz mamy ich za dużo, trzeba nam na jakość iść, więc idziemy na jakość. Na spowolnianie, to też bardzo fajnie pomaga. Za 15. Tutaj. Użyliśmy za 15 spowalniania. Dlaczego w tego nie wali ten? O nie, nie uda nam się zniszczyć tego. Balisty by dały radę, ale nie my. Tu ładnie spowalnia, trochę wolniej. Na początku by się przydało takie ostre spowolnienie. W środku by się też przydało. Tu jednak nie padła myszka. Mamy już spowolnienie. Uwaga, uwaga, uwaga. Gremlin pada. Dużo HP mają. I jest spowolnienie. Jednak na tych nie działa wyjątkowo. I są też lepsze balisty. Różne te za 1000, za 800, za 700. Więc naprawdę jest tego dużo. O, tu ładnie działa. Padają po prostu, nie mają szans. O tam, co się dzieje, to po prostu kosmos.
Coraz więcej mi tych trzeba. Czas nagrywania jest dobry, ponieważ jest 10 minut. Okej. Padają, padają. Niech tam jeszcze mocniej padają. Bo ja bym chciał zobaczyć ich krew, która płynie i daje naszym HP. To by było dobre. I teraz jeszcze te smoki. A już w ogóle jest ciężko. Wszystko strzela jak chce. Jak może być balisty. Próbować jak te dużo tych wytworzeń, to później będą balisty. Antybalistyczne za 10 tylko tych atakuje. Co tu się dzieje? Tu będzie też balista. I tu. Nie wiem skąd ja nawet kasę mam. O, pada, pada. Balista ma moc. Tu dobre miejsce na balistę. Widzicie cztery, nie, trzy grupki, myślałem, że cztery. Już się później trudniej robi. O, w tym miejscu, bardzo dobrze. Gdzie balistę ustawimy? Ten już poszedł, tylko ci zostali. Ale też nie mamy takiej łatwości ich niszczenia, bo są silni. Ale tam się miejsce skończy na te pułapki właśnie. Wieżyczki ochronne. To jest spowalnianie ładne, ładnie działa. Zaraz będziemy mogli ustawić kolejną balistę. Tu na boku też są problemy, więc też dobrze by było. Pierwszy durielek padnie, ten pierwszy właśnie. Padł. Ustawiamy balistę i czekamy na rozwój sytuacji dalszej. Trzy grupki są, jak będą cztery, to się zdziwię. Już za cztery dostajemy. Te spowalniania ładnie działają. By było ich trzeba więcej też balisty. No i sprawdzamy jak tam balisty atakują. Też wzmacniamy. W pogotowiu mamy jeszcze jedną i tworzenie ich. Ale już dużo HP mają przeciwnicy. Jeszcze tylko czterech wrogów może nam przejść, to trzeba to zapobiec temu. I już będzie z nami kiepsko wtedy. I tu wieżyczka, i tu. I tu musi być wieżyczka, jeszcze tu. Daliśmy dużo tych wieżyczek. I tu wieżyczka. I tu jest też potrzebna wieżyczka, tylko nie mamy już kwoty na nią. I mamy już kwotę na jedną wieżyczkę, i jeszcze na drugą. I na drugą. I jeszcze kolejną. Niestety, polegliśmy. Nie będę kolejny raz zaczynał, bo będzie inaczej. Nie będzie już potrzeby jeszcze raz grać, bo to będzie zupełnie to samo. Nawet na innej mapie. Chyba, że mamy krótki czas, właśnie 14 minut, ale nie jest aż tak krótko, może wystarczy. Więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, a także i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam.